Mam syna Marka, misjonarza w Ugandzie. Jest tam już 5 lat kapłanem, 3 lata studiował w Kenii wcześniej, a my spotykamy się tu 7 lat już na tych spotkaniach rodzin misyjnych. Ja mam poczucie dumy z tego powodu, takiej dobrej dumy, z tego powodu, że właśnie mój brat jest na misjach, że działa. Było mocne przeżycie, kiedy syn zadecydował, że wstępuje do zakonu franciszkanów. Później było wręczenie krzyża misyjnego w Harmężach, rok 2003. I króciuśko po tej dacie wyjazd na misję, początkowo do Kenii, no, a w tej chwili przebywa w Ugandzie. Każda rodzina, mi się wydaje, że to nie tylko u mnie, tylko inni, modlą się za swoich misjonarzy, bo żaden kapłan bez modlitwy, bez wspomożenia, to po prostu może ta jego działalność by nie była tak owocna. A tu trzeba się modlić, żeby on czuł, że nie jest sam. Przez 12 lat mojej pracy na misjach w Ugandzie doświadczyłem czegoś takiego jak właśnie różne sytuacje trudne, które kryzysy, i które mogły się różnie rozwiązać, skończyć. I w pewnym momentach jasno widziałem, że ktoś o mnie pamięta, że ktoś się modli. My jako rodzice pomagamy im najbardziej modlitwą, wzmacniamy ich, przyjmując Eucharystię, modlimy się za nich i za misję, i za innych misjonarzy. Bo w tym gronie wszyscy doskonale się rozumiemy, rozumiemy nasze zatroskanie, potrzebę modlitwy. Bardzo się cieszę, że możemy przynajmniej raz w roku spotkać się. Ja bardzo często spotykam się z naszymi synami, braćmi, kuzynostwem, pracującym na misjach. Natomiast z wami spotykamy się rzeczywiście za dawno. Stąd cieszę się, że bracia z sekretariatu misyjnego takie spotkanie zorganizowali. On się odbywa przynajmniej raz w roku, od 2 lat w okresie wielkanocnym. A to między innymi dlatego, aby zrozumieć lepiej powołanie misyjne. Dla mnie wyjazd na misję był o tyle łatwiejszy, że moi rodzice zmarli, kiedy podjąłem decyzję i byłem jakby wolny od obowiązków w stosunku do rodziny. Z jednej strony to jest bardzo dobre, ale z drugiej strony takiemu misjonarzowi brakuje jakiegoś wsparcia takiego właśnie uczuciowego. Jest wielokrotnie samotny na misjach, co ja doświadczałem, kiedy pojechałem. Muszę też wiedzieć, że mam gdzie czasem wracać, że ktoś o mnie pamięta w modlitwie i staram się też z ludźmi, z którymi kontaktuję się, z którymi poznaję, to prosić ich, czy mówię kazania misyjne, o modlitwę za misjonarzy. Przyjedzie na to trzeba i zabezpieczyć pobyt, jedzenie, spanie, samochód do dyspozycji, że będziemy się z kimś pojechał spotkać, czy tu, czy na do kościoła podjechać. A spotkanie z rodzinami tu na miejscu dają nam taką pociechę, że inni misjonarze robią te same, tak samo się poświęcają. Lubimy się, lubimy opowiadać o swoich synach, co który robi i jak robi i w którym państwie poświęcają się ludziom. I przez to nawet wzmacnia się u nas nawet wiadomości geograficzne, bo zawsze sprawdzamy wszystkie kontynenty, gdzie są, gdzie przebywają. No i modlimy się nie tylko za swoich synów, ale modlimy się też za misjonarzy na wszystkich kontynentach. Bardzo się cieszę, że mogę spędzić trochę czasu z ludźmi, którzy także mają w rodzinie kogoś, kto
uczestniczy w misjach i którzy rozumieją, że jest to coś wyższego, coś, co dla kogoś znaczy bardzo, bardzo wiele. Znamy dużo misjonarzy franciszkańskich, bo nasi synowie tu studiowali, jeździliśmy na spotkania do seminarium. To jest takie miłe, wspomnienia wracają, wymieniamy po prostu różne poglądy, każdy ma tam swoje, opowiada. Mi się wydaje, to nas tak łączy, przybliża te rodziny misjonarzy. Dla mnie takie spotkanie rodzin misyjnych jest bardzo dobrym spotkaniem, takim, gdzie mocno odczuwam tą wspólnotę franciszkańską. Tak jak właśnie wczoraj tutaj ojciec Piotr mi powiedział takie słowa, że jesteśmy rodziną franciszkańską. Co się stało, co może być, to ogromne zainteresowanie. Jeżeli franciszkanie są dla siebie braćmi, będąc w zakonie, to momentalnie my, krewni tych, którzy powzięli wezwanie ku służbie Chrystusowi, też stajemy się ich rodziną. Przedstawiają nam te inne misje, gdzie odbywają się inne misje, że pokazują, co robią, co dokonali. Ludzie są bardzo biedni, tam mają 10 dzieci, nie są w stanie wysłać połowy dzieci do szkoły, nawet nie mają pieniędzy, więc ja nie mam sumienia tak naprawdę od nich brać pieniędzy. Chciałabym dać ten rok Panu Bogu właśnie w sposób taki, że chcę wyjechać na misję, z tym, że ona odczuwała takie powołanie misyjne już chyba jak miała 10 lat. No i tutaj my mamy problem w tej chwili. Gdzie są misje tak naprawdę? Widzimy, że misjonarze bardzo dużo pomagają w świecie, a chociaż tak mało są doceniane przez państwa tych innych kontynentów. I to jest bardzo dobra robota dla Kościoła, dla wiary, dla ludzi. Wydaje mi się, że Pan Bóg nie powołuje tylko konkretnych misjonarzy z konkretnych rodzin, ale powołuje każdego tego członka z tej rodziny, nawet jak nie wyjeżdża na misję. Tak na przykład jak mała Tereska z Lizie mówiła, że misjonarzem może być każdy, że wystarczy tylko małe rzeczy robić dla Jezusa. Takie drobne i to dobro, jak przez te małe rzeczy to dobro będzie się szerzyło między innych ludzi.